Dzień dobry. Przyszedłem wam coś zademonstrować, pokazać. Oto jest woda z wypłukanych od sklepin w garku. Ona jest tam schowana przed tym, żeby deszcz do niej nie leciał. Zobaczcie, co się dzieje. Mamy w tej chwili chwilową przerwę pożytkową. Mnóstwo pszczół, nie tylko moje, a już z sąsiednich pszczelarzy. Pełno zleciało się tutaj, wykorzystują każdą okazję nazbierać, przynieść coś do ula. Wczoraj wyczyściły jeden taki garnek. Było tam pół garka wody po płukaniu od sklepin. No, świetnie to wygląda. Spróbuję to odkryć całkowicie. Jaki brzęk! Tu leży moja blacha na daszki. Tyle jeszcze zostało. I pomysł zapożyczony z pasieki motokrosno, także tylko zamiast tej brytwanki wsadzona jest druga skrzynka plastikowa, taka siatkowana. Te kule to są właśnie, nie wiem czy to widać, te kule są to właśnie wyciśnięte od sklepiny. Wyciśnięta jest ta woda z miodem, podana pszczołom. No. A to jest topiarka słoneczna, zrobiona szybko i tanio, właśnie z pojemnika plastikowego do przygotowywania zapraw muralskich. No, ale tak to wygląda. Tutaj mam mój mały ogródek przydomowy, a raczej mojej partnerki. Tą jeżynę oblatywały pszczoły w czasie kwitnienia. Oczywiście trzy ule mamy tutaj zaraz z drugiej strony ulicy. Trzy ule mamy na środku wsi, jakieś stąd 200 metrów, może 300. Moje pszczoły mają tutaj trochę dalej, około kilometra w linii prostej, 900 metrów może. Ale przylatują też, bo obserwuję, z której strony lecą. Proszę, siadają na rękach. Niesamowite. Moje małe podwórze, mój warsztat tutaj pod zasypana rupieciami, właściwie narzędziami elektrycznymi. Na zewnątrz tam dalej mój warsztat, w stodole stolarnia, tutaj część przygotowane dennice do odkładów, którym muszę wymienić dennice i daszki szybko ze styropianu, ze styroduru raczej, ponieważ przygotowanie z blachy zawiera zbyt dużo czasu. W tej chwili nie mam, nie mogę sobie na to pozwolić. Mam go zbyt mało. Dziś niedziela, paskudna pogoda. Pada cały dzień, w tej chwili krótka przerwa. Wyszedłem pokazać wam co. Pokazać, a właściwie nakręcić filmik, co robią pszczoły, na jak jej występuje krótki brak pożytku. Niesamowite, ile ich tu jest. No, tak to wygląda.
No, mieszkam w starym domu, niezabytkowym. Ale za wynajęcie tego całego obiektu nie płacę zbyt wiele, dlatego mi to odpowiada. A co będzie w przyszłości, zobaczymy. Na razie musi tak być. No, na tym skończę. Przyjemnej niedzieli. Cześć.